Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym 178 odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie relacje z gali Heilig 6. Zapraszam. Czy Arek Tańcula wiedział o tej walce? Jadąc tu wiedziałem, że padnie to pytanie z Twojej strony. Twierdzenie przy partnerze to podstawa danego związku. Przyjmujesz taką odpowiedź? No myślę, że dla kolegi jak najbardziej. Czy to prawda, że Michał Cichy wali z dechy? Od wypadku lewą podcieram dupę. Gówno plastikowe. Jestem oburzony. Próbowali im przeszczepić mózg. Jest git robota jak robota, nie? Jak Cichy wygra, to idziemy do Żabki. Co jemy? Kurwa, te baterie z Żabki. Zrozumieli? Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Proszę Państwa, Freak Fight w końcu zawitał do Katowic. Jest to dla mnie wspaniała informacja, ponieważ w legendarnym spotku ja jeszcze nigdy do tej pory nie byłem, więc dzisiaj po raz pierwszy się tam znajdę. Ale proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy tutaj na gali Heilig 6. Tak, Heilig 6. Proszę Państwa, tego nie było na konferencjach, dopiero teraz tutaj ogłaszają za pomocą tych szmat, które tutaj wiszą. Aczkolwiek mi chodzi o materiał, nie o ludzi, którzy tam wiszą, nie chcę mieć konfliktów żadnych, przepraszam. Proszę Państwa, jak widzimy, w main evencie zmierzy się Tybori z Najmanem, a w co-main evencie zmierzy się Pasza z Lexi. I proszę Państwa, naprawdę to jest niesamowite. Po raz chyba pierwszy na Freak Fight'cie, takim dużym, będziemy mieli damsko-męski pojedynek. Ale o tym Wy już doskonale wiecie, ponieważ kiedy Wy to oglądacie, to gala już była tydzień temu, ponieważ Luisa się przybija, że... Zmontuję ten odcinek w 2 dni. No, a potem dam go Tobie. Ja poprawię w kolejne 2 dni i ten odcinek... Tydzień po dzisiejszym wydarzeniu będzie na YouTubie. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Proszę Państwa, nie było nas na 3 galach. Nie byliśmy na jednym Prime, jednym Heiligu i jednym Fejmie. Bo nam się trochę znudziło, musieliśmy odpocząć. I kiedy robiliśmy galę za galą, to wszyscy pisali komentarze, Wołwuniu, daj sobie spokój, nie rób tych gal. Teraz generalnie nie zrobiliśmy 3 i dostaję 1000 wiadomości na maila, na Instagrama, kiedy gale, kiedy relacja i tak dalej. Więc ja już naprawdę nie wiem, których widzów jest więcej. Zatem zróbmy pewien eksperyment. Teraz zróbmy tak. Wszyscy, którzy nie chcą oglądać odcinków z gal, niech napiszą komentarz o treści. Wołwunio, jesteś chłop na schwał, ale już nie rób odcinków z gal. Dobra? A jak ktoś chce, żebyśmy robili odcinki z gal, niech napisze komentarz. Pozdrawiam serdecznie łysego Marcina. Więcej Freak Fightów Wołwunio wytrzyma. I zobaczymy, których komentarzy jest więcej. A teraz na sam koniec jeszcze rymowanka ode mnie. Nie bądź siurem, daj łapkę w górę. No. No, jak nie zapamiętaliście rymowanki, to możecie na przykład po prostu napisać nie chcę albo chcę. I też będzie okej. Nie, właśnie to chodzi o to, że to musi być rymowanka. Komentarze o innej treści będą kasowane. I wszyscy wyłapią bany. W ten sposób będziemy mogli policzyć, ilu jest naszych... prawdziwych fanów? Freak Fightów i prawdziwych antyfanów Freak Fightów. Okay. Bo ja już naprawdę nie wiem. Jak robimy, to mówicie, żebym nie robił. A jak nie robimy, to mówicie, żebym robił. To jest jak do psa. Dobry. Rusz, zostaw, rusz, zostaw. No, tak jest. Dobra, proszę Państwa, idziemy odebrać akredytację. Nie będę niczego tutaj na razie mówił negatywnego, bo w Katowicach jeszcze akredytacji nie odbierałem. Ale więc... no to ja powiem, teraz akcja jest taka, że akredytację odbiera się w hotelu, więc wydaje mi się, że będzie prościej tam dotrzeć, chociaż nie wiem, gdzie jest ten hotel. Ale to, że co, że każdy musi wejść do pokoju na hotel i wtedy dostaje akredytację? Tak. Wiem skądinąd, że mamy wielu fanów w Katowicach, w Gliwicach, w Zabrzu, w Sosnowcu, generalnie tutaj na Śląsku. I ja mam do Was takie pytanie. Dlaczego spodek nazywany jest spodkiem? Czy dlatego, że przypomina latający spodek? Czy to jest taki spodek, na którym stawiasz filiżankę? Bo mi się wydaje, że bardziej do tej filiżanki to pasuje. O kurde, nie patrzyłam na to w ten sposób. Nie? Pasowałoby, nie? A ja chciałem tylko przypomnieć, że jesteś siurem, bo nie dajesz łapki w górę, nie? Ale jeszcze masz szansę to zmienić, nie? Są mistrzostwo Polski, Pol and Aerial. Generalnie jest rurka i powietrze. Tutaj naprawdę to coś się dzieje, zobacz, widzisz, patrz. Są rury na scenie, widzisz? Możesz ty.
No ale my nie mamy tu akredytacji niestety, no, musimy stąd. Na razie nie znaleźliśmy jeszcze miejsca, gdzie dają akredytację, ale możemy zobaczyć ten pol en aerial. Widzisz? Zobaczcie, pucharów mają, nie? Bierzemy te puchary? Jeżeli mamy jakichś widzów, którzy oglądają pol en aerial, to jest spotkanie rolników, pole i areały. Dobra. To jest konwencja rolnicza i po prostu już są po obradach i teraz dziewczyny tańczą. Tak, po prostu, talent show takie zorganizowane. Na pewno Kosiniak-Kamysz tam jest. Na pewno. To są same dobre samochody, nie? To jest chyba tak, że ci, co po prostu dają akredytację, to jeszcze są dobrymi furami, bo dużo łapówek dostają, nie? Dużo łapówek, no, to jest szalony reporter, tam jest dubiel. Tak, szalony reporter przyjechał samochodem? No to jest szalonego, to Porsche takie i ma rejestrację COVID, no. To jest szalony. No. Teraz widać, że to szalony reporter. To jest szalone, no. Ale on zostawił tego w białym. Poczekaj, zrobimy zdjęcie rejestracji. Co to za fura jest to białe? Toyota jakaś. Podejdziemy do niego i powiemy, że nam Toyota zostawił. Czytałem komentarze. Tak. I tak nie obraź się, ale nie chciałabyś mi być jakiegoś OnlyFansa czy coś? Ja? Młody Wardęga, nie? Bo widziałem zdjęcia na Max Motors, bardzo ładne, a czytałem też komentarze i razem z Tomkiem Bartolem mówię, o kurde, OnlyFans, takie pieniądze są, czemu nie OnlyFansa? A ja mówię, nie wiem, zapytam, no i pytam. Moja kobieta się szanuje, nie? Nie wiem, skąd ty pochodzisz. W tych starszych rocznikach jest tak właśnie, że szacunek, że ciało i tak dalej, a w tej młodszej jest takie, kurde, czemu nie? Nie? No, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, no, nie? W sumie tak. Proszę Państwa, jest już Sixpack TV. Jak zwykle przychodzimy w nieodpowiednim momencie. Przepraszam, ale auto trzeba wyłączyć, jak się nie siedzi w środku. Wie pan, musi być pan eko. Co to ma kurwa być, nie? Auto. No przecież ja. No, zaraz przyjadą psy i chuj, nie? Ostatnio na talerzu mieliście co innego, chłopaki. Nie chciałeś mieć operacji na zekola? Bo teraz pytam na wizji, wcześniej pytałem nie bez chciałem, wizji. Nie chciałem, ale dostaję cały czas propozycje od tych wszystkich firm i jeszcze jest beka, bo te wszystkie firmy nie stosują RODO i piszą w mailu, komu zrobili już, nie? Podają tych wszystkich celebrytów, którzy już u nich skorzystali, nie? Ale to jest publiczne, bo oni reklamują to, więc no, ale tak to działa. No tak, jak na przykład, jak ja pomniejszałem penisa, to nie chciałbym, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. Pomniejszali penisa, no. Wiesz, o co chodzi, nie? No, pewnie. Ale nie chcę zrobić zakol. Uważam, że zakolakiem się nie bywa, tylko jest się całe życie. I właśnie dlatego my tutaj jesteśmy, bo dzisiaj walczy Michał Cichy z gangu zakolaków. Zakolaki na razie mają bardzo dobry wynik w MMA. I naprawdę, słuchajcie, idziemy po swoje i szalony reporter nie będzie jechał tym, tylko ambulansem tam stał. A czyli tam gwoździem rysowałeś, bo przeciwnik szalonego, cichego. Nie, ja nic do niego nie mam. Uważam, nawet że... Nawet szacunku. Nie, uważam, że jego nie należy cisnąć, on to robi świetnie sam. Widzę Tyboriego z talerzem, idę, nie? Wygląda jak gówno. Pachnie jak gówno. To chyba gówno. Tutaj jest punkt wydawania akredytacji i on jest certyfikowany. Odebraliśmy już akredytację, udało się, dostaliśmy opaski, dostaliśmy badge'a. Niestety nie wolno tam nagrywać, bo to jest certyfikowana akredytacja, a nie tak, taka tam, i to są dane poufne RODO i te sprawy, ale teraz za to możemy się napić kawę i herbatę za 5 zł, bo byliśmy gośćmi sali konferencyjnej. Jest kawa i herbata dla gości korzystających z sali konferencyjnej 5 zł, a jak ktoś nie korzystał, to darmo. Tak. Za karę jest 5 zł. Można fotę? Nogi też golisz? Gole, no. Naprawdę? Tak, ale laserowo. Aha, czy taki gładki jesteś? Gładki jest. Jest jakiś śliski. A to, czyli co, od brwi w górę masz włosy, ani że już nie masz żadnych? Tak. Kurde. No ale znamy się tyle czasu i nie wiesz, ale... No, nigdy się nie tak przeglądałem, zawsze było ciemno. Ale widywaliśmy się na saunach. No wiem, ale to robisz po to, bo nie pływasz czy coś? Tak, pływam też. No. I to jesteś super szybki, nie? Szybko, no. Bo rekin na przykład też nie ma włosów, nie? Właśnie, żeby był szybki, nie? Tak, tak. Ale ty zawsze byłeś szybszy, nie? No ja się staram być jak najszybszy, nie? Mogę iść na próbę, a potem będziemy gadać, ile tego będziesz chciał? Nie, przecież pójdziesz na komentować, już cię kija zobaczę, nie? 19 nie? Studio jest za godzinę. Komentowałeś już kiedyś z Izakiem? Tak, już i dwa ty... razy. Ja nie oglądam tych galtu, nie wiem, nie? No po co? A dlaczego jesteś też po angielsku komentarz? Bo viewers of the Pashas.
A, no tak. Want to watch it. Tak. I myślisz, że są tacy, którzy naprawdę oglądają? Myślę, tak? że są, stary, bo zrobiłem z nim wywiad, gdzie powiedział, że chciałby walczyć i wymienił ze dwóch zawodników spoza Polski, takich e-sportowych. Mhm. I właśnie patrzę, a tam portale z Brazylii, Francji, z Wielkiej Brytanii, no w ogóle cały świat o tym pisał. Może musi zacząć robić napisy do swoich Jeszcze filmów. Mnie to bawiło, jak czytam w języku, wiesz, portugalskim przykładowo, żurnalizm, Mateusz Kaniowski, i to jest kolejna rzecz dla naszych widzów. Napiszcie w komentarzu po portugalsku podwyżka dla Kaniowskiego. Jak jest podwyżka po portugalsku? Cristiano Ronaldo. Idziemy. Cristiano Ronaldo for Pawłowski. Pawłowski, tak. No. Stylówka dzisiaj. Co tutaj mamy na tobie? Skromnie jak zawsze, nie? No właśnie dzisiaj tak normalnie. Normalnie. Tak, jak, bo ja się przebrać dopiero. Aha, rozumiem. Co to jest robocze ubranie dopiero? Robocze, tak. Takie wiedźmińskie trochę. Trochę wiedźmińskie. Ja jestem fanem Wiedźmina. Na Wardęgę się trochę robisz. Oj, proszę cię, nie ubliżaj mi, nie? A to jest obraźliwe, tak? Tak. No Wardęga ma trochę więcej włosów. A to ja nie wiedziałem. No nie chciałbyś, że mówi do ciebie Wardęga, nie? Nie robi mi to jakoś bardzo. Robi, no. Aha, ja nie wiem, no nie wnikam, masz jakiś konflikt, tak, czy coś? Ja nie mam w ogóle konfliktu, po prostu go nie lubię. Rozumiem. Ej, kolego, mógłbyś wyjść z kadru, bo nie jestem wyłana. Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Tu jest oktagon, to jest dokładnie tutaj. To jest taka rumuńska klatka. I będą w niej walczyć zawodnicy. Na razie jeszcze nie ma zawodników za dużo, podobno wszyscy są w środku. Najważniejsze, żeby był Michał Cichy, bo to Michał, przyjechaliśmy tutaj dla ciebie. Jak przegrasz, to musisz zapuścić włosy, nie? Nie ma opcji, nie? Ja nie pozwolę, żeby zakolaki były dołem, więc każdy zakolak, który przegrywa, zapuszcza włosy, nie? Te wszystkie firmy, co piszą do mnie, żebym zaszczepił sobie włosy, a naprawdę, słuchajcie, te wszystkie firmy się do mnie odezwały, żebym nagrał, wyobraź sobie taki odcinek Palhajsu, kurwa, jedziemy do Turcji, kurwa, nagrywamy, wiesz, i ty tam jesteś, oni mi te włosy przyszczepiają, z dupy kręcą mi się, ty tam, kurwa, dojazd. Wiesz, jeden za kole seta, drugie za kole seta, kurwa. Naprawdę to byłoby ciekawe, ale nie. Ja naprawdę nie jestem zainteresowany i przetłumacz na turecki. Nie jestem zainteresowany wypierdalać. Za kolakiem się nie bywa. W języku tureckim to... İlgilenmiyorum bir kutuptan sonra siktirip gitme. Zrozumieli? No wyobrażacie sobie, gdybym poszedł, wziął za to tam jakiś hajs. Bo mam nadzieję, że za to płacą, bo jeżeli te wszyscy youtuberzy to robią tylko i wyłącznie za to, że nie płacą za operację, to jest w ogóle beka, nie? Bo jeśli za to zapłaciliby, to jeszcze, ale i tak. I nagle wychodzę z zawodniku, siemano, i mam, wiesz, taką równą tego. No i co moi koledzy za kolacznym by powiedzieli? Wiecie, ile dostaję wiadomości, że zajebiście, że udowadniasz, że mając za kola można zrobić karierę, mieć piękną żonę i w ogóle zdobywać świat i być takim wspaniałym człowiekiem z za kolami. Uwierzyłem w to, że za kola nie przekreślają mojego życia. I teraz ja bym tych wszystkich ludzi zawiódł dla jakichś turasów, nie? Co jest w ogóle bez sensu. Buty, koszulka pod kolor, paznokcie. A paznokcie malujesz sam, czy chodzisz gdzieś? Chodzę. Do Marcina Dubiela, do Larte. Marcin Dubiel robi ci paznokcie? Tak, Marcin robi, no. Naprawdę? Z boksdelem na zmianę. Rozumiem. Kładziesz sobie po prostu na stole rękę. Boksdel masuje jedną? I on, nie, kładziesz na stole i bierze Marcin Dubiel i młotkiem. Jep! I jest czarny. I jest czarny. I następny. Ale Marcin nie ma tyle siły, żeby były czarne. Ile to trwa zrobienie takich paznokci? 2 godziny. I co to jest napisane? HG co? HWDP. HWDP. Kurde. Przeczytasz czy nie? Haj. Pewnie na drugiej ręce masz Bart. Pewnie nie. Też hi-hi. Też hi. Czyli hi-hi. Hi-hi. Kiedyś Ludwiczek miał kanał Top News. Czy też to jesteś hi-hi Bart teraz? To jestem hi-hi Bart. Ale jest przyjemnie, nie? Tak wiosennie. Siema, siema. O! Piąteczka, witamy. Bardzo dobre te prażynki, bardzo dobre. Słyszałem, że chwaliłeś. Zajebiste. Naprawdę. Jestem twoim fanem, ale nie powiem ci dlaczego. A, dobrze. Że co, że masz takiego dużego chuja, tak? Tak. Stał za tobą w toalecie w McDonaldzie. Minima jak jest fanem Janczara. Czy można lepiej? Tak. A nadal nie mamy współpracy z Michaelkami. To jest w ogóle jakiś mindfuck, nie? Wiesz, jak jest po angielsku tego typu? This kind. Of this type. Of this type. Of this type. O, Felu za kamerą! Ja! Kiedy nowy kawałek? Ekolodzy, kurwy! Nie ma ich! Przepraszam, Maja, please don't sue me! Nie mówię, że nagrywałem storiesy po drodze, dobra? A w co się będziesz przebierał? Nie będę się przebierał. Nie? Za nikogo, nie. Tylko a w ciuchu będę się przebierał inny. No, ale w sensie, na jakie ubranie zmienisz? O! Wiesz co, będę full black. Cały na czarno. No to... No tak.
No ja dzisiaj tałem na czarno, wiesz co, bo a ty bardzo dobrze wyglądasz. A ty jesteś tak szczupły, tak przystojny, że ty nie musisz się wyszczuplać bardzo. Słuchaj, jeszcze jedyne za to, że muszę się ogolić, żeby mógł cię dogonić pod wodą. Ale to możemy się spotkać gdzieś prywatnie, ja ci powiem jak to jest. I popływamy razem. Ale ja... Bo do tej pory zawsze po saunie pod prysznic, a teraz jeszcze popływamy. Nie mam z tym problemu, uważam, że wszystko jest dla ludzi. Jak ktoś chce być wydepilowany... Oczywiście. Nie ma żadnego problemu. Przyjechałeś, żeby co? No ja tu tak powiedzieli, przyjedź. Ja uznałem, ale fajnie, będą się bili, ja też bym kiedyś chciał. Dzisiaj jako widz przyjechałeś. Nie, dzisiaj jako widz, tak całkiem serio. Chyba będę też coś tam sobie na jakąś kanapę zaproszony, żeby pogadać może o kolejnych walkach. No to jakiś casting dzisiaj będzie. Tak, będzie casting. No mówisz, że jest taka zajebista, skórzana czarna kanapa. Byłeś tam? Byłem. Co? Myślisz, że dostają się akredytację bez kurwa castingu? Człowiek? O. Chcecie zdjęcie? Nie ma problemu, mają czas. Dawajcie jedną zbiorowę. Ja w 2001 roku byłem w Trzciance na wakacjach i pozdrawiam Natalię oraz Kingę z Trzcianki, nasze koleżanki, i my żeśmy zobaczyli z kolegą, że mają nogi nieogolone w 2001 roku. Ja mówię do nich, czemu wy macie nogi nieogolone? On, co ty, no jak dziwka, jak tak można? A u nas w Łodzi już goliły, nie? A tam w Trzciance, w Poznańskim jeszcze nie. Ja tak myślę, sobie myślę, no tak, na chuj golić nogi do pługa. Chciałem cię zapytać o kondycję dziennikarstwa freakfightowego w Polsce. No chyba bo spada. Strasznie, nie? Tak. Zrobiłem sobie wczoraj taką analizę, przeleciałem wszystkie kanały. Nawet u was zauważyłem, że zaczęliście się przykładać do miniaturek, a kiedyś wystarczyło wrzucić tylko screena z rozmowy, nie? Tak, dokładnie. A teraz już jest napis, jakaś strzałka i tak dalej, więc... Czyli przyznajesz, te zasięgi poleciały strasznie, nie? No nie wiem, mi się wydaje, że chyba już jest duży przesyt tego wszystkiego i wszyscy na tym cierpimy, tak? No bo ile... razy można. Nawet dokonać. Król Kanu ma mniej wyświetleń niż miał kiedyś. Tak. Nie? Miał no ale to jest tendencja spadkowa i ja uważam, że to będzie jeszcze mniej. Przed Państwem Gruby Kaniowski, czyli Chudy Pawłowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i jak zawsze łysy Wołowunia. Wiadomo, za kolakiem się nie bywa. Tak, za kolakiem to jest... Ale trochę samo. Też masz, nie? To się nazywa pójście do fryzjera, jakby teraz na jakiś czas można. Tak, rozumiem. No i jak dzisiaj nastroje przed dzisiejszym cudownym wieczorem? Myślę, że bardzo fajnie, kurczę. Legendarna miejscowa, sold out, to zawsze robi robotę. Wiesz, no to ja też mogę zorganizować, wiesz, w małej przyczepie jakąś imprezę, powiedzieć, że mam sold out, bo sprzedałem 7 biletów, nie? Ale też nie przesadzajmy, no to jednak jest katowicki spodek. Jest to hala może i mniejsza niż ta największa, no ale mimo wszystko jest to duża hala i też miejsce legendarne. Kurczę, dla mnie to jest niesamowite, jakby, wiem, że ty to docenisz, to jest niesamowite, jak zapach zwykłego moczu może brzmieć, pachnieć jak magia. Czujesz się jak w domu po prostu. Jezus Maria, twoim? Nie, dobra, tak, ale jak najbardziej, tak. Ale uważasz, że będzie jeszcze gorzej, czy że to gdzieś się odwróci? Nie wiem, no ja pamiętam, że były już takie chwile, gdzie było gorzej. Ale wróciło. Chyba tak źle nie było jeszcze. No nie było, no ale mówię ci, no ile razy można robić ten sam wywiad o tym samym, tak? No wiesz, czy konferencje, czy coś, to trzeba mieć mega jakiś pomysł na to. A może tak będzie, że teraz lepsze wyświetlenia na przykład u was będą z tych niefrikowych gal? Ostatnio zrobiłem fan, szczerze powiedziawszy, i lepiej się kliknął. Bo pewnie była mniejsza konkurencja. No i myślę, że mniejszy przesyt, wiesz, informacji po prostu. Przed galą nie było 100 wywiadów, tylko były 3 i po prostu potem się kliknęło, no nie? A jaki jest twój taki freakfightowy pojedynek marzeń, gdyby wszystko było możliwe? I mówimy tylko o Polsce, no bo zaraz zacznę wymieniać wrestlerów, nie? Bracia, o tak, bracia Golec kontra bracia Mroczek. To jest moje wymarzone... Janczar rozumie to, nie? Tu na razie jest ściernisko, ale będzie M jak miłość. No wiesz, niesamowite nawet. Tak, ja dzisiaj powiedziałem... Maja Staśko kontra Szalony Reporter, to mogłoby być ciekawe. No, ale to by był jeden z tych pojedynków, gdzie ludzie nie wiedzieliby, komu kibicować, nie? No, i dlatego to byłoby taki, wiesz... Heel kontra heel. Tak, ale takich marzeń, to kurde, powiem ci szczerze, że ja też myślałem o Mroczkach, tylko że może z kimś lepszym, ale rzeczywiście ale Golce są super. Ogólnie tak. Dużo takich pojedynków typu, wiesz, Ibisz kontra Kamel, takie, wiesz, Ibisz kontra Kamel, Pazura kontra Linda, Doda kontra Maryl Radowicz, no Chryste, panie Nazarejski, no przecież to by się... Nie, Doda i Maryl Radowicz kontra Mandaryna i Edyta Górniak, nie? Taki, wiesz, tag team, nie? Ale powiem ci, że z tych czterech kobiet jedna z nich bardzo mocno w pewnym aspekcie odstaje. I nie chodzi tu o Marylę Radowicz i o jej wiek. Mandaryna z Edytą Górniak i Dodą i Marylą Radowicz. Odstaje? No, że Edyta Górniak jest najbardziej... Masz rację, chodzi o to, że żadna z nich poza Mandaryną nie była żoną Michała Wiśniewskiego. Tak, o to chodzi. Edyta Górniak jest najstarsza, bo ona ma 1000 lat, przecież mówiła, nie? A, no tak. No stary, to ona... Wiesz, jak... Razem z Becią Szydło rzucały w dinozaury, tak. Maryla Radowicz przy niej to jest, wiesz, jakiś tam podlotek młodziutki. Tak było, nie zmyślał. Tak, ale rzeczywiście, no. Czyli Maryla Radowicz też była kobietą Michała Wiśniewskiego? Chodzą w kula... Nie no, Jezu, jeżeli Michał to obejrzy, się znamy z Michałem. Nie, szanujemy, jedno i drugie.
Nie macie pojęcia, kim są ci panowie, ale obiecuję wam, że już niedługo, a będziecie ich nienawidzić i wsadzać im chuje do dupy. Tak, to będzie straszne, to będzie straszne. To ale będzie tragedia. Będę miał plik do montażu, więc spoko, będę mógł coś wyciąć. Powiedz mi, czego najbardziej żałujesz? Kurczę, czego ja najbardziej żałuję? To jest bardzo dobre pytanie, musiałbym się zastanowić. Na pewno nie jestem jednym z tych gości, którzy mówią, niczego nie żałuję, bo oczywiście, że czegoś żałuję, nie? Ale ja żałuję takich rzeczy niemożliwych. Ja mam taki gen Matki Teresy, więc ja żałuję, że nie wiedziałem o tym, że mój dziadek świętej pamięci umrze i że tego nie powstrzymałem i tak dalej. To takich rzeczy żałuję. Jestem... Dziadek z Wehrmachtu. Jezus Maria, błagam. Proszę Państwa, ja już słyszałem od naszych znajomych dziennikarzy, że to nie jest Media Room, tylko Media Pawlacz. O. Tak, to jest Media Pawlacz. Oczywiście. Proszę Państwa, sixpack.pl w komplecie. Nie ma to jak wrócić na stare śmiecie. Szukałeś Guriego? Masz, znalazłem Cię. Tu jest Guri. Was szukałem, dawno Was razem nie można było zobaczyć, no, więc super można zobaczyć. Guli, z kim Ci się pracuje lepiej? Z Wrzoskiem czy z Rogiem? Jadąc tu wiedziałem, że padnie to pytanie z Twojej strony, kurwa, byłem tego pewny. W obecności Roga, najlepiej jak może być. Obu stron, powiem tak, każdy jest w czymś dobry. Tak? Przyjmujesz taką odpowiedź? A w czym jest dobry Rogo? W wywiadach. No to prawda. W rozmowach. A Marcin? A Marcin się fajnie klika. Mów mi myszko. Jak Ci się podoba schowek na miotły, w którym dzisiaj aktualnie przeprowadzamy wywiady? Kurde, najgorsze jest to, że my nie mamy wstępu na halę. No po co się tam chodzi? Stary, głośno, hałas. Zrobić jedną, drugą. Ale nie mamy też telewizora, nie wiedziałem. Znaczy nie, mamy wejście na halę w sumie, bo dostaliśmy bilet, tylko nie... No mamy w sumie. Chujowy ten pokój, co? Schowek na miotły. No. Przede wszystkim gratuluję, zostajesz youtuberem. Wiem, dziękuję. Masz 100 tysięcy, dostajesz swój już srebrny przycisk. Jest. Ale byłem przekonany, że ty przyjedziesz z tym przyciskiem i będziesz tu tak, wiesz. Ja ogólnie, słuchajcie, ten przycisk, kupiłem sobie sznurek. I noszę go tak jak tą akredytację, ale zasłonił mi akredytację i musiałam go zdjąć. No i został w pokoju hotelowym. Aha, ale piękny jest. Zajebiste, powinieneś sobie jeszcze dołożyć spinner. Do ale jaki to jest szajs, ja myślałem, że to jest ciężkie, wiesz, jakiś metal. A to jest takie gówno plastikowe. No, subskrypcje nic nie znaczą. Ja Malczyńscy mają milion subskrypcji i 20 tysięcy wyświetleń. I dlatego YouTube o tym wie, że suby gówno znaczą i gówno wysyłają. I gówno wysyła. Suby to jest tylko, jak się spotykasz z influencerami, to przedłużenie chuja. I tyle. No, tak może być. Co dzisiaj tutaj będziecie robić? Ja, salta, pokazy mody, karty, żeby coś było do robienia i... No i pouśmiecham się ładnie. Ale jakieś wywiady byś prowadził, czy co wy tu robicie dzisiaj? Serio pytam. Nie, no to wywiady, no. Znaczy, ja to dzisiaj sprzątam. Ale banda świstaka, czy coś innego? Jakiś inny nie, projekt? No, czekaj, no wywiady, sądy, ciekawe TikToki. Ale to nie jest takie, wiesz. Ale do ciebie jakiś taki influencer i powie, wypierdalaj z tymi sądami, tylko Bóg może nas sądzić. Słuchaj, no to tak, robisz taki 90 stopni rangi, nóg tutaj, 90 stopni, skręca dupy i cep. Ale się zajebało spod paszki, stary. Nie rób nie, tak. Nie, słuchaj, chodzi o szacunek wzajemny, co nie? Jak nie ma szacunku, no to nie ma niczego. Tyle się mówi, że sportowcy nie piją, proszę bardzo, zobacz. Marcin dawał szyję. To jest, próbowali im przeszczepić mózg. Ale moje ciało odrzuciło ten przeszczep, wiesz? Od razu, błyskawicznie. To pewnie nie brałeś tabletek, bo trzeba brać do końca życia tabletki, nie? Żeby się przeszczep przyjął, nie? Tak? No. Nie wiem, a ty miałeś jakiś przeszczep? Nie, jeszcze nie. Ale przydałby się też może, transfer myśli do mózgu, nie? Na przykład. Powiedz mi, jak postrzegasz kondycję polskiego freakfightu? Ja sobie wczoraj przeleciałem twój kanał i generalnie oglądałem ci już tylko wywiady z EBEB. I że jednak... Ale to tylko wczoraj ty oglądałeś. Ale w sensie... To już nie są te liczby, co kiedyś. Nie zgodzę się. Ten od razu, wiesz, ten masz przerabiane screeny. Żółte dolary. Porównując z tym... 100 tysięcy. Ale porównując z tym, co było kiedyś, to każdy wiec się oglądał, nie? I to jest taka jedna z pierwszych oznak. Ale u ciebie jeszcze nie ma tragedii. Nie, nie. Ale są kanały, które MMA.pl, naprawdę niektóre mają mało wyświetleń. Laskowska to już w ogóle jakieś tam doliny. Jest jakaś taka tendencja, że ludzie mają wyjebane w te nasze wywiady. Trzy kanały się oglądają teraz. Kanuł, nasz. Fansportu się oglądają niektóre. Ale Kano już też nie ma takich liczb, jak miał kiedyś. U nich już bardziej takie się oglądają, takie wiesz, jakieś tam takie bitki uliczne. No i to wszystko w sumie chyba. No. To mamy, proszę Państwa, wielki powrót.
najładniejszej polskiej dziennikarki. Dokładnie, najładniejsza polska dziennikarka, bo tak się nazywa kanał, Natalia Kuźma, ex TV Reklama, ex, tak, ex. Dorota Laskowska, Monika Dorota. Nie, właśnie dzisiaj jestem z Moniką. A, czyli tak, znowu razem. Monikę, tak, znowu razem. Czyli dzisiaj jesteś najładniejszą polską dziennikarką w roli najlepszej polskiej dziennikarki. Dwa w jednym. Two for you, bierzesz dwóch albo... I na kanał Moniki nagrywasz wywiady, tak? No i co robiłaś, gdzie byłaś, jak cię nie było? Dużo rzeczy. Postanowiłam w pewnym momencie działać w ogóle sama jako freelancer, ale okazało się to być bardzo trudne. No nie jest tak, łatwo. Tak. Nie, nie było łatwo o akredytacji przede wszystkim, a ja też miałam inne rzeczy do roboty typu studia, pracy i tak dalej, więc nie chciało mi, tak szczerze, nie chciało mi się po prostu tego wszystkiego ogarniać. Jestem w trakcie, jestem na etapie pisania pracy licencjackiej. Z jakiego kierunku? Dziennikarstwa. Siema chłopaki. Dobrze pamiętam, że wy z Glam Rapu? No dobrze pamiętasz. Siemano, co tam się kawałek? Z Drake'a. Ostatnio ten taki wysoki to mnie prosił, żeby to powycinać, bo tam dymy były jakieś podobno. Ja nic nie wiem, nic nie było. Ale nadal Glam Rap, tak? Nadal Glam Rap. Jest tutaj napisane, czy nie mam? Nie mam. Nie mam, no to... Ale na pewno jesteś z Glam Rapu, nie będziemy musieli tego wycinać. Nie będziecie musieli. No i co tam ciekawego na Glam Rapie, słuchasz? Kiedy wraca Bekowo dział? Cały rap to jest Bekowo aktualnie. Tak? Tak. A jak teraz raperzy się mogą poczuć obrażeni na przykład? To bardzo mi przykro. Powiem wam tak szczerze, zawsze coś tam robiłem, coś się ruszałem, no nie? Odkąd zacząłem działać w tej branży, to... W której branży? W branży, no tej tutaj MMA i w ogóle fliki. To nic nie robiłem, wiesz, co tydzień sobie pojedziesz tak o piwko, to gdzieś jak się wyjdziesz. Człowiek napatrzy z bliska na tych zawodników, to aż szal ćwiczyć, nie? Tak, i ja potem obejrzałem jakiś swój wywiad, jak ja zobaczyłem, jak ja tam wyglądałem, mówię, dobra, jazda dalej. Co, już tylko patrzysz, kogo dalej wyhaczyć, co? Kontencik. Nie no, szły te łby w rapu. Wiecie, jak mnie przywitał? Ja do niego macham, on mi pokazał Fokena. No ale to jest... Im bardziej kogoś lubisz, tak, dokładnie, tym bardziej jesteś wobec niego ofensywny. Ale... Ja sobie nie pozwalam, ja na przykład jak widzę kogoś, kogo nie lubię, to w ogóle do niego nie podchodzę. No, na tym to polega. No. Ja jestem w takich czasach wychowany, że najbardziej się ciśniesz z kolegami. No. Ej, ja mam tyle tematów z tobą do rozmowy, jeszcze porozmawiamy później. Cieszę się, że już nie pracuję tak na przykład w TV reklamie, albo jak działałam sama. Czy jest coś takiego, bo niektórzy mówią, że to jest klątwa Adama, nie? Że jak się odchodzi z TV reklamy, to potem już jest ciężko. On robi pod górkę. Naprawdę? Nie no, żartujesz. Nie no, bo generalnie jak człowiek odchodzi, zakłada swój kanał i ma mało subów, to ciężko jest dostać akredytację, bo federacje tak średnio dają. Czasami może się okazać, że lepiej jest dostać u kogoś, niż iść na swoje, bo się nie będzie robiło nic. Tak, to jest prawda akurat. Jest trudno o akredytację i tak dalej, ale ja nie odeszłam od Adama, bo na przykład nie podobało mi się, albo chciałam być freelancerką, chciałam zacząć tak jak Monika, tylko po prostu... Jakoś to tak wyszło i ten mój kanał tak samo przypadkowo wyszedł, a nie, że ja chciałam na przykład na złość komuś zrobić. Ale dawno to ostatni wywiad był, nie? Tak, to było dawno i to nie jest wcale takie proste. Poza tym tyle jest dziennikarzy tutaj, że tak jakby ciężka jest siła przybicia po prostu. Jest na przykład taki Kaniowski, jest Hubert Mścibujewski, więc to nie jest takie proste. Czym się zajmujesz na Glam Rapie? Wyglądasz jakbyś był osobą, która moderuje komentarze. Nie, ja się tym nie zajmuję. Nie wiem, czy ktoś się zajmuje moderacją komentarzy w ogóle. Chyba nie, dlatego myślałem, że to ty. Od kiedy wyłączyliśmy możliwość wstawienia obrazków, to już tego chyba problemu nie ma z komentarzami. A dlaczego nie można wkładać obrazków? Za dużo było papieży i tak dalej? Za dużo papieży, za dużo kobiet z męskimi częściami ciała. A teraz wszystko chyba spokój. Czyli główny. To są takie główne zainteresowania odbiorców polskiego rapu i użytkowników Glam Rapu. Tak, polskiego rapu, tak. Panie z niespodzianką i papież. Tak, dokładnie. Okej, okay. Czyli tak, Hubert Mścibujewski maluje trawę na zielono, wszystko jest super, Freak Fight jest nie w odwrocie, tylko w nadawcy. No u nas na kanale, stary, trochę się zwiększyły CPM-y. No ja ten miesiąc mam dobre akurat, no nie? Ostatnio też miałem spoko. No nie, no. Powiem ci, że mi się wydaje, że właśnie to inne kanały bardziej ucierpiały. Ja wiem, ja mówię, ale ty chyba no, nie śledzisz konkurencji, oglądasz wywiady konkurencyjne. Ja mam sprawdzasz? Nawet Excela. Tak? No, normalnie sobie robię, kto ma z jakiej gali ile, kto ma to, wiesz, no, trzeba badać rynek, nie? Bardzo dobrze, ja generalnie jak tego nie robię. Wczoraj wszedłem sobie pooglądałem, obejrzałem parę twoich wywiadów, no te ZBB są zawsze śmieszne, nie? Śmieszne, nie? Takie. No ale pozostałe, no to jest dramat i to nie chodzi o ciebie, tylko po prostu, no już to wszystko kiedyś słyszałem. No ja wiem, o co ci chodzi. Nie? Tak, no pewnie się zmieniły te wyświetlenia trochę, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że bardzo dużo jest tych materiałów w sieci. Ludzie są też przybodźcowani. Wiesz co, to tak, to jest daily. Wylatuje coś i już na drugi dzień, to co zawsze, nie wiem, z Gulim rozmawialiśmy, jest materiał publikowany,
Żre, drugi dzień to 100. Ale powiem ci, że mi się wydaje, że głównie to pokuło się tamtego roku. Trzy federacje, które organizowały 4 gale każda, plus dwie konferencje, każda gala do każdej gali, to kurwa ile tego było? Że za dużo. Że za dużo, tam po prostu wszystkich zmęczył. Ja miałem takie wrażenie, że co chwilę jest gala. Albo konferencja, albo gala, albo rundki, albo face to face, albo coś tam i tak dalej. I tego było tak dużo, że już sam nie wiedziałeś, co ma zrobić. Teraz jeszcze zauważ, że redakcje zaczęły jeździć na rundki, na face to face, zostają po nich, nagrywają. Czy jakby jest taki mindfuck totalny, że masz konferencję, od czasu konferencji do gali jest tydzień, a przez ten tydzień są 3 rundki i ty nadasz codziennie wywiad. No ale to, ale mi się wydaje, że nawet już sami bohaterowie tych wywiadów to mają trochę wyjebane i nie chce mi się padać. Wiesz, sam dlatego dobrze wiesz, że są tacy, co gadają, dam tylko Rogowi, dam tylko Kanowi, a u kogoś powiem trzy słowa. I te. No. Dlatego często na przykład relacja jest dużo atrakcyjniejsza, bo tam... No tak, no wasze były zajebiste, zdania, jak to robiłeś z Gulim, racja, wasze były, przede wszystkim były bardzo szybko, bo one zawsze były fajnie i dużo lepsze robiły wyświetlenia niż niektóre wywiady, nie? Ty dzisiaj robisz w jakiej redakcji? MMA.pl. I zauważyłeś, że się gorzej klikają trochę free fighty? Fuj. Pik już jest generalnie za nami. Teraz to będzie taka tendencja delikatnie spadkowa. Zagadka. Czym się różni Wówunio od Kaniowskiego? Wówunio? Kaniowski. Wówunio? Kaniowski. Wówunio? Kaniowski. On czyli umiejętność lokowania produktu. Ale prawdziwy Kaniowski nie stanąłby tak blisko Rogozińskiego. Dlaczego? Nie wiem, bo dwóch samców alfa w jednym kadrze to za dużo. To dlaczego? Przecież ten stoi, ty stoisz. Ale my jesteśmy za kolakami. To jest zupełnie coś innego. Guli trochę się wstydzi, że ma za kola, nie? Guli się w ogóle niczego nie wstydzi. Guli, powiedz, o czym rozmawialiśmy. O ciasnych butach. Ja mówiłem o ciasnym bucie, że nazywam tak stan upojenia, jak masz taki krzywy krok, to ja to nazywam ciasnym butem. Ja się nie zataczam chyba jakoś bardzo, nie? Że ktoś ma ciasny bucik. Ale nie, ja z chodzeniem nie mam problemu, mam problem z głową. Też widzisz, że jest tak trudno jakby zadowolić tego polskiego widza, bo się odpierdala za bardzo, to jest kurwa, jakie dymy, jaka patola, jest spokój, jest cisza, to kurwa, no, to ale, są inni widzowie, ale to są stypiarze. Ale to są inni widzowie, bo jedni widzowie mówią na przykład, że za dużo dymów i jak jest mniej, to oni już nie piszą, że spoko. Wtedy piszą ci, którzy wtedy się dobrze bawili. To nie jest tak, że ta sama osoba zmienia zdanie, bo jak masz 10 tysięcy widzów, a komentarze masz 100, to naprawdę uważam, że próba komentarzy jest niewspółmierna z tym... A to Wiewiór by nam teraz to wyliczył, nie? Wiewiór, jak nas oglądasz, to byś nam to policzył, nie? Ale prawda jest taka, że po prostu ilość komentarzy to nie jest 100% widzów, bo ja komentuję tylko czasami coś dla beczki, ale zawsze pozytywnie, jeszcze, nie? Jeszcze mi się tak wydaje, że nie masz twarzy przypisanej do danej federacji, bo te nazwiska raz tu jest, raz tu, raz na Fejmie, raz na High League'u, nie masz... Nie ma ci wszyscy z Prime'u tylko mają przejebane, bo mają bana, nie? Na przykład dlatego Cichy nie może walczyć, nie? U ciebie się go najlepiej niż jeszcze kiedykolwiek. Tak. Aha, rozumiem. No u nas jest nie na przekonam, TV reklama, dlatego. Dlatego, rozumiem. Ale to dlaczego się u nich gorzej ogląda niż u ciebie? Ciężko mi to ocenić, u nas się zawsze dobrze oglądało. O, mam dla siebie fajny challenge. No? Robimy takim zawodnikom naszym test uścisku dłoni. Walenek ruchy wzmacnia paluchy, takie coś. Nie wiem, ale sprawdź. Dobra, podtrzymaj mikrofon. Dobra. No i pobiłeś Ludwiczka. Synek, kurwa. Znaczy, kto więcej wali? 45 kilo, nie? O kurde. Ile? Synek, to dawaj, kurwa, synek, pokaż. Droga? O, to jest suka! Ile? 47. O, jeden mnie pobił. Synek! Na dwie idzie! Jan Car ma o kilogram lepszy uścisk niż ja. Częściej wali gruchę, jego Karolina już jest od miesiąca na Hawajach, nie? I dlatego łapa rośnie. Ja będę miał wpływ malutko. Jan Czar jest w treningu, nie? A co mam zrobić? Start? Start, no. I to jakoś tak trzeba impulsem? Tak, nie, no i trzymaj, no. I on ci pokaże w końcu pik, jaki miałeś największy, nie? Dobra, możesz puścić, no. Zero. Bez siły. Kurwa, ty. Jeszcze raz, patrz, tak. Jestem inwalidą. A to nie miałem tego. Ale pionowo. O, leci tam.
Oła, oła. 45. 45. To dużo? 2 kg mniej niż oła, mnie boli ta ręka. Daj mi lewą może. O kur... Jak ty to zrobiłeś? Oła. O kurwa. 60 kg w lewej. Bo ja od wypadku lewą podcieram dupę i tak się nie wróciłem na prawą. Ja mam słabszą. No, no, dociskaj, no. Ty no, lewa lepsza. Jak guli. Żałujesz, że odszedłeś do Niligra, czy nie? Serio, krótkie pytanie. Ja niczego nie żałuję. Ja wiem, jakby ty... Na pewno Marcin nie żałuje. Nie, ogólnie ja Marcina sam podrzuciłem do sixpacka, więc... No wiadomo. No, niekoniecznie podrzuciłeś, znaczy nie wiem jak było, ale rozmawialiśmy o tym. Co Rogo podrzucał? To się nie nadaje pod kamerę. Rozumiem, no. Jesteś siurem, nie dałeś łapki w górę. Tfu! Kurwa, co za zjeb zajebany. Proszę Państwa, jakiś zjeb zajebany. Kto nie wziął mu tatuaży? Nie wiem, ktoś. Nie wiem, czy ktoś, kto miał wziąć tatuaże. Teraz hajs od sponsorów. Możemy zaoferować, na przykład my damy ręce. Narysujemy mu na przykład. Albo narysujemy, no. Mamy mazaki. Mazaki od tej dziewczyny weźmiemy z zeszytu. O! Kurwa. I mu normalnie napiszemy, co no tam będzie. Kurwa, człowiek nie jest taki, żeby nie narysował. A few moments later. Sytuacja jest opanowana, aczkolwiek ja już sprawdzałem na kartce, rozpisywałem długopis, ale jest sytuacja opanowana, brat Tyboriego pojedzie po naklejki i zdążą chłopaki do walki po prostu nakleić. Ale generalnie, gdyby jakikolwiek zawodnik jeszcze miał takie problemy, że ktoś nie dowiózł naklejek, to my chętnie namalujemy. Luisa jest grafikiem z wykształcenia, ma bardzo dobrą rękę i plastikiem. Wszystko... Plastikiem. A co ja powiedziałem? Grafikiem. Mam tytuł... Technik plastyk. Mam tytuł plastik. I naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktokolwiek będzie miał jakiś problem, że jakieś naklejki nie dojadą, a my będziemy na gali, śmiało się można odezwać i wtedy po prostu ja te dostarczę, nie? Namaluję. Jaki masz cel w życiu? Cel w życiu? Cień. Szczerze? No. Nie wiem. Nagrywać wywiady z Wówuniem, bo inne się nie klikają. No, ale to jest prawda, słuchajcie, wiem, że ten wywiad się kliknie. Już mam tytuł. Wówunie nowym prowadzącym Fame MMA. Jaki masz cel w życiu? Być szczęśliwym. Przeżyć. A czy czujesz się spełniony na ten moment? Jak przy mnie jest ten gość, to czuję się spełniony. To czemu odeszłeś od... Odeszłeś. I chuj. Ale wiesz, to nie znaczy, że my nie mamy kontaktu, jak często... Nie obcujemy. Obcujemy, no. Ale obcujemy od czasu do czasu. W jaki sposób Rogo z tobą obcuje? Serduszkujemy sobie te... Piszemy czasem sobie na Instagramie, haha. Okej. To ci wystarcza? Czuję się spełniony wtedy, no. Jaki masz cel w życiu? Pieniądze, tylko pieniądze. Będę miał ich coraz więcej, żeby mieć dla posiadania. A nie mógłbyś na przykład zbierać zakrętek od butelek? Też miałbyś ich dużo. A wierzysz w segregację śmieci? Segreguję, ale co się z tymi śmieciami dzieje, to nie wiem, ale segreguję, no. Ja też segreguję, a podobno wszystko biorą do jednego kosza. Podobno, no ale ja tam nie byłam, nie widziałam. Mogę tylko wierzyć w to. A wierzysz? No nie wiem, trochę tak, no. Ty jaki masz cel w życiu? Poczekajcie, że Rogoziński zarobi pieniądze i mu je zabrać. A, i zabrać? A w jaki sposób chciałbyś mu odebrać te pieniądze? Siłą. A, czyli po prostu rozboje. W stylu lat 90. To jest ten taki były gangster, szalony reporter. No i on właśnie mówi, że w rozbojach. Na rozbojach najlepiej się zarabia. I tylko, że w przeciwieństwie do Rogozińskiego, ja rozdam te pieniądze biednym. No miło. Czyli sobie, Guliemu. I wiesz komu jeszcze? Trzem losowym osobom, które skomentują w tym odcinku. Podajcie najlepszy cel, na który wydacie te pieniądze. Też trzem osobowym szczęściarzom oddam część tych pieniędzy. Nie, część. 2 złote. Część. A tutaj, proszę Państwa, przed Wami współprowadzący nowego podcastu z Szalonym Reporterem. Dzień dobry, witam. Szalona reporterka z tej strony. Szalona reporterka, bo do mnie też pisał, ale ja się nie zgodziłem. Znaczy, bo Ty masz godność, a ja nie. Kurde, no ja chciałem powiedzieć, że nie miałem czasu, nie? Ale no dobra, niech tak będzie. Ja chciałem spytać Ciebie o kondycję dziennikarstwa freakfightowego, bo chyba jest dużo gorzej niż było, nie? Wiesz co, jest ciekawie, ale skoro ludzie piszą, że jestem dobra, to znaczy, że dziennikarstwo freakowe upada. No ale zobacz, no ile tego masz, przecież teraz, tak szczerze już, bez żartów. Przez 3 tygodnie rundki, wywiady, w sensie rundki, cage'e. Bo wy też jeździcie chyba po rundkach na wywiady, nie? Jeździmy, no wiesz, jak jestem z ławki 10 minut, siup, nagrasz wywiad i tyle. No ale nie, no jak gadasz z kimś 5 razy w ciągu 2 tygodni, no to
ani tobie się tego nie chce oglądać, ani mi się tego nie chce prowadzić. Znaczy nie, mi się chce oczywiście. Rozumiem, nie, no, ale ciężko jest, jak z kimś rozmawiasz 5 razy w ciągu tygodnia, zadasz mu nowe pytanie. No jest ciężko, ale czasami wiesz, widzowie coś podpowiedzą albo coś napiszą w komentarzach. No ja głównie robię tak, że czytam to, co ludzie piszą. No i na tej podstawie jakieś tam pytania sobie układam. A ty się czujesz bardziej dziennikarzem czy zawodnikiem? Co się czuję nikim. Bo ostatnio to tak, że tak powiem, że chodzi o wyniki, to dziennikarsko lepiej, nie? Niż... No, no, ale... Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, prezesie. Oczy nie, no ja mam nadzieję, że się prędzej czy później odbędzie rewanż Szelim i że wynik będzie przeciwny, nie? Tylko bez łamań teraz. Może teraz dla równowagi, a mu załamie coś. Czy on mi tego nie złamał, jestem to złamałem sam, to jest najzabawniejsze. I ale po egzaltacji, po wygranie można byłoby uznać, że tak on złamał. Tak, 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 tak. A ten low był tak mocny, czy mata była tak śliska? Mata była śliska. Ale low tak naprawdę nie był mocny, nawet rozmawiałem z Świętym Piotrem ostatnio na konferencji i faktycznie zawał mi po prostu w momencie, kiedy ja wyprowadzałem cios i oderwałem nogę. Akurat. Akurat. Jak ty byś wszedł, to byłby prime prime'u. I w ogóle prime freaku. Nie, ja jak gdybym miał zawalczyć, to zawalczymy chyba tylko w fejmie, bo czuję się najbardziej związany z tą federacją, ale ja już dorczałem do tego, że nigdy nie zawalczę. Dlaczego? Bo nie chcę. Ale czemu? No bo to nie są emocje, których ja poszukuję. Ja bym nie chciałbym się kłócić, wyzywać, cisnąć, a sportowe pojedynki są nudne, a ja nie chcę robić rzeczy nudnych. No a jako prowadzący? Też nie. Naprawdę? Nie. Fajnie byś siadł. Chociaż nie wiem, czy ty byś nie poszedł tak jak Pasut, wiesz, w tym kierunku. Nie, ale ja już to już dawno, kiedyś chciałem, ale przemyślałem sobie i nie jestem zainteresowany. To nie jest kompletnie dla mnie. Mi wystarczy to, co jest teraz, nie? Jakie masz pytania przygotowane dla... Nie mam w ogóle żadnych. Żadnych. A w jaki sposób przygotowujesz się do występów na kanale Sixpack TV? Dziwię cię, ale w ogóle się nie przygotowuję. Ja po prostu śledzę freak fighty i w ogóle scenę sportu walki, bo lubię to. A pytania... przychodzą mi do głowy same. Ostatnio zapytaliśmy się Lexi, bo Lexi miała wiralowy, nie wiem, czy można to nazywać materiałem, gdzie mówiła, że jeżeli facet jej nie podgrzewa fotela w samochodzie, to rzucamy go. No to ja powiedziałem ci, jeżeli nie podgrzewanego, to może jej wysiedzieć ten fotel i rozgrzać, siemano. I czy się nie boi, że ktoś jej się spierdzi na ten fotel? A ona powiedziała, że generalnie to nie, ale na początku związku nie lubi, jak się pierdzi przy niej. No tak, no bo na początku to tak może być, ale no potem... Tak niezręcznie, ale jakby pierdzenie przy partnerze to podstawa danego związku. Miałem kiedyś znajomego, który wstydził się przy swojej miłości puścić wączka i związek się bardzo szybko rozpadł. Ja mam znajomego, który... Po pierwszym pierdnięciu. Nie mógł trzymać i poszedł kreksa dał. Nie wiem, żartuję. Ja mam kolegę, który na randce wstrzymywał pierda. I tak go kurwa rozbolał brzuch, że do szpitala trafił. I to jest autentyczna historia, nie? Tak. Pozdrawiam cię, Szymon, no. To jest historia, kurwa normalnie tak cofnął go kurwa wysoko, że trafił kurwa do szpitala, nie? No to nie wiem, jaki był antidotum, czy tam rurę mu wsadzili, czy ten, ale tak na było. Pewno. Szymonowi na pewno. Szymon, napisz w komentarzu, czy wsadzili ci rurę. My się zaczęliśmy spotykać z Marcinem, to ja Marcina wysyłałam do Carrefoura, żeby szedł na zakupy. Tak, żeby się Marcin, spierdolić? No, żeby pójść do toalety, nie? Tak mówię tak, Marcin może by skoczył po jakąś kokolę czy coś. Taki... I Marcin wracał, wchodzi do domu. Okna pootwierane. Tak, jest taka fajna sztuczka, robisz tak. Ja myślę, to kiedy mamy współpracę z Michaelkami, powiedz mi? Bo ja mam co wypić, ale nie mam czym zagryzać. Byś dał trochę tych chrupków. Jakbyś mi wysłał adres. Jakbyśmy czy dogadanie jestem? Wysłał adres, to bym ci wysłał. Bo to zajebista zagryzka by była, nie? No, myślę, że dla kolegi jak najbardziej. Aha. Widzę, że bardzo go lubisz. Ja pisałem kiedyś do niego i się pytałem o kilka lekcji i mi udzielił. Tak? I dalej je stosuje i jest wszystko sikalafo. No i bardzo dobrze. No. Nie chciałbyś założyć swojego kanału? Czy nie chciałbym zobaczyć swojego kanału? Nie, czy nie chciałbyś założyć swojego kanału kurwa. Na YouTubie? Ja mam swój kanał na YouTubie. Tak? Nie widziałaś mojego filmu, jak wchodziłem na Morskie Oko z kolegami? Nie. Kurwa. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, tam jest... tam trzy filmy zrobiłem. No? Guli pewnie. I tam są trzy filmy. Jeden jest z wejścia na Morskie Oko. Drugi z wejścia na Giewont. Drugi jest Auschwitz. Takie wiesz, przebitki, jakieś tam coś tam. I trzeci jest... Jak go coś pcieli, tam jak o książce. W drodze z Morskiego Oka ściągnął. Jakieś... z Timbusiem od tego, z Pumbą od szpilki. No mam trzy filmy. Ale montowało mi się najlepiej te filmy z wszystkiego, co montowałem. Swoje w sensie. To jest zajawka taka, nie? No.
że wiesz, muzyczkę sobie na spokojnie dobierałem, starałem się, znaczy dzień dzień też się staram oczywiście, ale na spokojnie, powolutku sobie robiłem. Ja filmów, które nagrałam, które miałam do siebie wrzucić na kanał, nigdy nie zmontowałam, są nagrane, ale... Miałaś coś z tym? Ale z operatorem? Nie, jakiegoś vloga z Ranmagedonu zrobiłam. Zrobiłam vloga z jakiegoś zamku. Dużo takich rzeczy nagrałam, których potem w ogóle nie zmontowałam, bo nie mam jakiegoś takiego... To mi się najlepiej montowało to z wszystkich rzeczy, które robiłem. Za każdym razem, jak jedziemy z Marcinem na wakacje, to biorę GH5 i mówię, że będę nagram vloga zajebistego na kanał do siebie. I nawet jej nie używam. Zrobimy projekt z odchudzania i będę miał motywację, żeby schudnąć. O, zajebiście. Ale taki chudy nie byłbym taki fajny. Co ty myślisz? A byłeś kiedyś? Byłem. Jak byłem siatkarzem, kurwa, grałem w siatkę kilka lat. O, naprawdę? No, zanim zjadłem piłkę. Miałeś jakieś osiągnięcia? Nie, no tak amatorsko, ale normalnie tak, nie, byłem taki... Robimy tak, jak Cichy wygra, to idziemy do Żabki. Bo to będzie święto. Myślałem, że już nigdy nie będę się musiał stresować o to, jak się biją koledzy, ale bez przerwy jacyś postanawiają, kurwa, walczyć. I znowu się muszę przejmować. A proszę Państwa, widmo Żabki się oddala. Ona jest... Takie malutkie logo tam majaczy na horyzoncie. Ja mam dla Ciebie, kochanie, dobrą radę. Jak przegra, to możecie iść do innego sklepu, nie musicie iść do Żabki. Jak przegra, to możecie iść do Biedronki. Jakby mnie tam dali, to już bym był w Żabce. Jakbym walczył. Dobra, 30 sekund zostało. Proszę Państwa, obstawiamy. 20 sekund dzieli Cichego od najbardziej spektakularnej porażki w karierze, nie? To nie tak miało wyglądać. O, dobry tytuł będzie. Proszę Państwa, obraz jest teraz czarno-biały. Stało się najgorsze, co się miało stać. Przepraszam, że to nagrywam. Przepraszam. Stało się najgorsze, co się miało stać. Nasz przyjaciel Michał Cichy przegrał. Nawet... Ale my nie jesteśmy nie ważnym. To nie jest wywiad. To jest taka... Rozumiemy. Nie, mamy się nie kręcić. Nie kręcimy się. To się nie kręcimy. Ale Michał... Michał Cichy przegrał, stała się bardzo smutna sytuacja. Nie możemy iść do Żabki, ale tak się nastawiłem, że wygra, bo byłem pewny, nie? Byłem pewny, że wygra, że teraz totalnie jest bez sensu sobie jakby tego odmówić, tak? I uważam, że czasami na smutno też się trzeba bawić, nie? I na otarcie łez idziemy do Żabki. Podobno do tej Żabki jest 100 metrów. Tu... Czerni biel, smutek, a tam zieleń. Zieleń zwycięstwa, radości nad smutkiem. Ponieważ każdą smutną chwilę w bardzo prosty sposób można zamienić w chwilę dobrą. I my idziemy tam. Wiecie po co? Po baterie do Zooma, bo się rozładują zaraz. A myśleliście, że idziemy ten? Ha! No i jak mnie słychać na nowych bateriach? Od razu lepiej. Czasami tak jest, że Wołunio po prostu się zagapi, zapomni. Oczywiście, gdyby Cichy wygrał, też byśmy poszli po te baterie, tylko bylibyśmy weseli. A teraz jesteśmy smutni. Kolory się zrobiły takie jakieś ładne, dlatego że w ogóle te baterie jakoś mnie natchły. Tak. Tutaj, po mojej lewej stronie, możecie zobaczyć taki przesmyk, którym żeśmy szli z jadalni na koncert Tedego na 20-lecie. Bardzo się cieszę, że po naszym odcinku włodarze Katowic tutaj po tej stronie zrobili taki większy chodnik. Łatwiej się tutaj chodzi. Super sprawa. Zajebiście się cieszę, że mamy sprawczość. Nasz kanał ma realny wpływ na życie Polaków, nie? Mordo, kurwa, hajkik mu przestawiłbyś auto, bo ja Toyotą nie mogę wyjechać. Ale ty, to nie ty, bo mi mówili ochraniacze, że to jest ich. A to moja Toyota to jest. No, nie. Mordo, przestawiłbyś. Nie. Damy radę? Nie, dam, mogę ci dać kluczyki. Pana, tutaj... Ej, jak naprawdę to ci dam kluczyki, ale to jest ochraniacze, a nie twoja. Co ty się odjebałeś, powiedz mi? Nie no, kurwa, gang za Kolaków ma 1-1. Wstyd jak chuj. Co, mam coś? Nie no. Kurwa, i ty w tej trzeciej rundzie stałeś, kurwa, tylko duchem. Przestawisz tą furę? Ty nie wiem, czy on żartuje, czy on nie żartuje. Dzwoń na policję normalnie. Ja nie jestem tobą, mój drogi. Strasznie tam jest nieodkurzone w tym kącie. Tak, normalnie takie koty latają. Już się postykaliście w jeden? Dobra. Słuchaj. Ciekawy smak. Walkać TV są inne zasady niż Sixpack TV, wiesz? Jakie? No takie odrębne, odwrotne. Może z kolegą u nas z mikrofonami trochę dalej od ust. Stykacie się mikrofonami? Jak to zrobiłeś, że wygrałeś? Nie wiem, kurwa. No to, byłeś underdogiem, no to smakuje chyba bardzo, nie? No, smakuje. I w końcu już nie mogą się z ciebie śmiać, że nie jesteś zawodnikiem. Już teraz jesteś zawodnikiem. I nawet zwycięzcą. Tak. I mogę sobie stać przed lustrem i mówić, jestem zwycięzcą.
Tak jak ten taki motywujący był słynny. A to co, teraz tańcula chyba, nie? No tylko. I ten, który przegrywa walkę, musi się zaszczepić piątą dawką szczepionki na COVID. Albo przyjmie dawkę kokainy, heroiny dożywnie. Ja uwielbiam tych wszystkich walczących z napisem stop kokaina. To jest zajebista akcja, propsuje bardzo. Ja tak ostatnio stałem pod rygiem. Dobierają bardzo fajnie twarze, żeby reprezentować. Ja tak stałem. I naprawdę, no, nie wiem, kto tam jest odpowiedzialny za dobór influencerów, ale tak, ma dobre oko. Matchmaker nie, taki. Nie powiem ci, ma nos do doboru influencerów. Tak jest. Smacznego. Osypki z swoich stron. Ale wiesz co, to pewnie nie jest osypek, tylko to jest taki wędzony syr. Kamerujesz to? To jest osypka live. Ale hapsnął. Dobre? Jest git, ale to nie jest osypek. Nie? A co to jest? Jest jakieś wędzone coś. Mama u mnie w bacówce siedzi. Normalnie gołymi rękoma. A ty normalnie w bacówce się wychowywa? Oczywiście. Oczywiście. A czym się różni bacówka od domu? Że w domu jest toaleta. A w bacówce nie ma, nie. Na wychodek jest. Nikt się tego rozwiązania nie spodziewał, co? Za kola prawie nietknięte są, prawie, ale tutaj chociaż blisko. Wstyd za kola. Co się tam wydarzyło? No nie wiem, co się tam wydarzyło. Pierdziele w każdym wywiadzie to samo, nie wiem, co się stało. A to jest, u nas jeszcze nie mówiłeś. No to... bo my poszliśmy ze smutku do Żabki przez ciebie. A to ja też zaraz sobie coś muszę grzmotnąć, bo wstyd. Nie, my wyszliśmy po baterię. Ja muszę zmazać. Dlaczego przegrałeś? Wiesz, że z nim przegrasz tak przegrać dwa razy. Nie no, dałem dupy, wiesz, totalnie, no co ja mam, co a to nie, to nie jest, to nie był stream na Pornhubie, tylko na High League'u, to nie dajemy. Ale no, stary, wstydzę się i tyle, no wiesz, no, pogadamy jak sobie wypiję drina, trochę się uspokoję, pójdę przeprosić kibiców swoich. Zgadniesz na kontuzję? Nie, broń Boże. Nic się nie zmieniło, nadal jesteś siurem, bo nie dałeś łapki w górę. A lubisz wrzosy? Tak, są moje ulubione kwiaty. Chciałbym mieć na cmentarzu. Znaczy, wrzosy to nie są kwiaty. Wrzosy to są rośliny, które mają kwiaty na sobie. Może to są byliny, może to są sukulenty, ciężko mi nazwać, ale one mają kwiaty. Ale są jeszcze wrzosy i wrzośce. Nie słyszałem o tych drugich. Kim są wrzośce? To są odmiany wrzosów. Co to? Słuchałem się, co mówi twój operator. Nie słyszę go w ogóle. To nie jest mój operator w ogóle. On tu kurwa, spotkaliśmy go przed wejściem, jakoś tak chwycił za tą kamerę i modno się. Idę, patrzę, on wybiera kiepy kurwa z papieniski, mówię, modno chodź. Podtrzymaj, gdzie się wyszczać. Tak, autofocus, fire, chodź. Dzigaj. Skąd masz takie ładne tatuaże? Znalazłem. Chodź, idziemy robić konferencję prasową. Stwierdziliśmy, że za długo to trwa, robimy konferencję prasową. O, witamy bardzo serdecznie. Tak. Wszystkie media się tu zbierają. Tylko ten, bo na kamerę. Jest ci wstyd? Jest. Nie, wiesz, no to już tak bez żartów, ale wiecie, ale że... Wiecie, że mi jest wstyd. Wstydzę się tej walki, ale to wstydzę się przed moimi kibicami, przed trenerem, a przed, wiesz, jakimiś hejterskimi rurami, to mam to gdzieś. Co ci powiedział ten nerwszysta po walce? Że dawno nie widział takiej żałosnej... No nie mówił tak, ale no wyczytałem to z tego, co mówił, że po prostu dałem dupy i tyle, no nie będę mówił szczegółów. Wstydziłem mu się nawet w oczy spojrzeć tak naprawdę. Bo wiecie, no, gość poświęca dla mnie, wiesz, masy czasu. A myślisz, że my nie poświęciliśmy? Ja przyjechałem za nie, kurwa, dla ciebie! Ja wiem i wiem, ty nie kłam. My tu, dziennikarze, zawiodłeś nas. Bez siebie by Mediarumu nie było. Wunia powiedział tak, wygrywa cichy, idę do Żabki. W końcu mi ktoś humor... I musiałem pójść na smutno. W końcu mi ktoś humor poprawił, bez kitu. Bo ja tu w każdym wywiadzie prawie płaczę, a w końcu mi poprawił humor. Bez kitu, dzięki. Ja, no nie dziwię się, stary, też bym płakał. Mam nadzieję, że żona tego blamarzu nie oglądała, bo nie wrócę do domu. Co, nie dałeś na nie pay-per-view? Ja pierdolę. No. Ale chyba lepiej, wiesz, bo jak miała takie coś oglądać, to wstyd. Konferencja prasowa. Na dwie paty. Czy myślisz, że Arek Tajtula oglądał tę walkę? Myślę, że tak. Arku, jesteś następny. Czy myślisz, że był zadowolony z twojego występu? Myślę, że tak. Czy Tańcula dzwonił z gratulacjami, czy nie? Nie wiem, bo mojego telefonu nie mam, jest gdzieś w szatni. Jak wasza relacja dalej będzie wyglądać? Nasza relacja była, jest i będzie świetna. A w skali 1 do 10 jakby Arek ocenił twój występ? Trzeba spraciarka. Kto następny, Tańcula? Tak. Bądźmy szczerzy, tak serio to tak naprawdę muszę sobie przemyśleć, czy ten sport jest dla mnie. Trenować będę dalej, ale... Nie jest. No ja wiem, że nie.
Wiemy, nie jest. Zepsułem za Kolakom teraz rekord na 1-1 i też się tego wstydzę. No. A dlaczego naśladujesz tańcu Lejzdełeś jednego buta? Dlatego tak jebie. Ej, przede wszystkim, może mój but jebie, ale tańculi nie. No właśnie, zaorane, powiedz, zaoro jest. Jest. Nie, boli mnie stópka. Dwa zdania do Arka Tańculi. Cześć Arek. Tęsknię. Lubię cię. Dziękujemy, to była konferencja. Konferencja prasowa, solnym reporterem, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, odjedziesz tym autem? No kurwa, już chuj, się napiłem, zostanę. Solon Tęculą. To, że przyjdzie kiedyś jakiś upadek, no i człowieka moim zdaniem poznaje się po tym, jak potrafi wstać z tego upadku, a nie tylko iść do przodu cały czas. Wiesz, bo tenis jest bardzo dużym wyzwaniem, to jest zawodowiec, który wchodzi do freak fightów. Jedyne co mi pozostaje to przeprosić wszystkich moich kibiców, tych, którzy za mnie trzymali kciuki. Wybaczamy. Nie takich kibiców, prawdziwych kibiców. Powiedział, że nie, takich kibiców jak ja to nie lubi, nie? A ja naprawdę byłem za Karwatem, bo to chłopak z zaprzyjaźnionej z nami strong ekipy. A on mówi, że takich kibiców to on nie lubi, do tego prawdziwych. A ja mi się przykro zrobiło. Jestem oburzony. Czy to prawda, że Michał Cichy wali zdychy? Co robię? Czy nie waliłem dechy? To prawda, że Michał Cichy wali zdychy? Zdychy? A co to znaczy? Nie wiem, o co ci chodzi, Marcinku. Rozumiem. Ja chciałem tylko spytać o aferę tatuażową. Tylko o to chciałem spytać. Kto zawinił, że one nie dojechały? Ale wiesz, że zawsze mam kurwa coś przed walką? Ale powiedz, kto zawinił? Nie, no ogólnie to takie porozumienie, bo po prostu nie były zabierane, nie zostały zabrane z media treningu i stary pierw napisaliśmy moich sponsorów, których serdecznie chyba pozdrawiam. Mazakiem, nie? Mazakiem, no pierw. Właśnie, no. I kurwa na ostatnią chwilę przed walką nawet się nie rozgrzewałem, stary. Ale kto zawinił? Nie chcę mówić, ale na początku miałem brata, a tu było po prostu takie nieporozumienie, ja mam dużo na głowie. Ale dobrze, bo tak stoimy z Piotkiem, mówimy, chyba Mazakiem najpierw pisali, a potem naklejali. Czy się udało, ale powiedz mi, no jak to był duży stres przed walką, skupianie się na tatuażach, a nie na walce? Chuj, jeszcze mam z tlenem problem, bo mam kurwa, nie wiem, czy astmę, czy nerwicę i mam bezdech taki. A może masz astmę i nerwicę? Możliwe, a może jestem przyjebany. Gratki, mamy to nagrane wcześniej, chodził, krzyczał, denerwował się. Problem nazywali, słuchając naszych rad. Mazakiem, a potem się okazało, że jednak no, krótko, lepiej błagam, nakleić prawdziwe naklejki. Co tam u ciebie, słuchaj, rozstałeś się ostatnio. Nie, no chyba nie będziemy teraz o tym nie, mówić. Nie, ale w sensie, ale jest lepiej teraz? Co? Czy jest lepiej, czy jest, no zobaczymy, czas pokażę sobie. No bo wiesz, no dużo zmian w twoim życiu ostatnio zaszło. No, rozstanie dużo. Z ekipą i tak dalej, jakieś nowe projekty. I no, czy po prostu ty się czujesz ze sobą lepiej? No na razie jest okej. Okay. Zjemy coś w tym czasie i będziemy dawać. Dawaj. Zjemy, i mamy go. Mam 2 minuty przed ostatnim bolem. Najprzystojniejszy dziennikarz w Polsce i Mateusz Kaniowski. No właśnie, chciałem powiedzieć. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, mamy najlepszego. Jak się komentuje tą galę? Stary, jest git, chociaż jest sporo takich dziwnych zaskoczeń, co? Co jemy? A to cię najbardziej zaskoczyło? To, że Denis skoczył z kontuzją, no ale to wiadomo, nie to. A dobrze się bawisz dzisiaj? Bardzo. Tak myślałem. Zrobiliśmy 0-7 absoluta już. A ty jak się bawisz? Jest git, robota jak robota, nie? No ale lepiej ci się komentuje gale Fejmu czy gale Haja? Kurde, ciężko powiedzieć. To jest bez różnicy, nie? Chodzi o tak zestawienia? Nie, no wiesz, tu mamy jeden team, tu drugi. Nie odczuwam tego jakoś jako różnicy. No jak cię z Izakiem? Tu mam więcej roboty, bo po prostu jeszcze studio prowadzę. A z Izakiem tak. Super. A ty nie masz przypadkiem swojego browara? Mam. To właśnie, zrobimy deal, a ty mi wyślesz browara do testu, ja ci wyślę Michaelki i wszyscy będą zadowoleni. No i piątka. Jedno z drugim się łączy przed telewizorem. Oczywiście, jesteśmy dogadani. Czy tańcuje oglądał twoją walkę z tym, z Szeligą? Tak, tak. Czy no to był w jego narożniku. Czy te loły to był plan tańculi? Tak. Nie, no najebane wszystko, już jest dobrze, podoba tak. Mi się. Dawno się nie bawiłem tak dobrze na Big Fight. W końcu mi się podoba. Czy to jest zasługa Arka Tańculi? Tak, ja się ubrałem. Miałem wyjść na zewnątrz, zobaczyć, czy ci tam nie ma, a ty jesteś tutaj. No, bo jestem głodny. A już nic więcej nie ma? Nie. Ale lipa. Nie bój się. Ja się bardzo, że ty mnie złapiesz, ty. Mateusz, nie wiesz to... wszystkich swoją miarą. Dobrze. Uciekam komentować. Super cię zobaczyć. Bardzo się stęskniłem, dawno cię nie widziałem. Właśnie, nie było was dawno. No bo nie miałem czasu. No. Idziemy zobaczyć, czy Kaniowski gania ma na zewnątrz. Proszę pana, ale czy pan mówi, że tu się nie wolno kręcić? Panowie, tu nie wolno się kręcić, tak? Się kręcić można, tylko kręcić nie można. Uwaga! Proszę państwa, jesteśmy na zewnątrz i Kaniowskiego nie ma na zewnątrz. Mówię do Wrzoska,
chodź, idziemy do Szeriego, robimy konferencję. Nie, 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 z nim nie gadamy, nie? No, wiesz, kurwa, tam jest, wiesz, nie? Napięcie. Hmm? Ale nie, no tam jest zła energia, no. Co? Bardzo dobrze, oczywiście. No. Patrz, nawet daleko stoi. No, od razu ten na buty, patrz, rówki sprawdzasz, czy ma zawiązane, nie? Patrz, patrz. Patrz. Sprawdzasz, czy masz sznurówki zawiązane? Zombie boi się Szeriego, nie? I to już mamy na taśmie, nie? To już tego się nie ocenzuruje, nie? To już jest koniec. Zobaczcie narodowym, dobra, a teraz kurwa głosu. Bo widziałem to w twoich oczach, widziałem to w twoich oczach. Kurwa, jakby w narodowym dali propozycję, to bym zawalczył. Okej, okay, kto następny? Nie wiem, mordeczko. Na narodowym? Na narodowym nie wiem. Dzięki wielkie, ale... Paweł Tyborski, nie otrzymuj się, bo już trzymaj się. Jak myślisz, Tańcula widział twoją walkę? Tańcula widział na pewno, ale my się z Arkiem widzimy. Arek, ja cię bardzo lubię, ale no, fajne żarty są dzisiaj, dobra? Czy Tańcula wiedział o tej walce? Bracia Kliczko wiedzą o tej walce. Już jest fajnie. Kurwa, te baterie z żabki. Musimy zrobić dwie wersje. No. Że wygrał Dubiel. Dobra. I że wygrał Pasza. Robimy dwie wersje. Pierwsza. Proszę Państwa, właśnie zakończyła się walka, wygrał Dubiel, a ekipa Palcha STV wraca walka, do domu. Ale było, nie? Tak się pobili, nie? Jezu, bili się jak szaleni. Bili się jak wariaty. I proszę Państwa, w tym momencie ekipa Palcha STV kończy relację. Jedziemy do domu grzecznie spać, ręce wygrał na Pasza. Teraz już w tej wersji, tak? Teraz zrobimy Paszę, dobra. Ale się nie spodziewałem, że Pasza, ale się znaczy, pobili, jak nie? Jak się spodziewałeś, skoro był faworytem? Ja się nie spodziewałem, ja myślałem, że Dubiel jest mocniejszy, ale się pobili, nie? No, było nieźle. I właśnie zwycięstwem Paszy kończy się ta relacja z Gali Hajlik. Sixpack TV. Z Gali Hajlik Six Pal TV. Tak. I proszę Państwa, to nie jest tak, że się kogoś boimy, tylko po prostu jedziemy do domu, bo no, się nie gada. My się nikogo nie boimy, nie? Tak. Kompletnie nie jesteśmy obsrani. Ja tam już jak węży się boję. Włodar strachu. Jak skomentujesz wynik walki Dubiel Pasza? Nie widziałem walki. A jak się skończyło? Wygrał Dubiel. Wygrał Dubiel. Guli, odpalaj mi tego. Dubiel czy Pasza? Kurwa. Drugie zwycięstwo. Jak się dzisiaj czujesz? Ludwiczek zjedzony. Zajebiście. Słuchajcie, moje miasto, tu się urodziłem, Spodek, tu się chodziło na różne imprezy i ja tu wygrałem. Nie mogłem tu kurwa przegrać. Nieba! Dobra, chciałem tylko ci powiedzieć, jak wygrywałeś, to Spodek kurwa się unosił w powietrzu. Dokładnie. Ale powiedz tak, Ludwiczek postawił mocniejsze warunki. Bardzo dobrze. A skąd Wrzosek wie? Przecież ja z tego co pamiętam, to on był zdaniem przyrodówce, jak on się bił. Aczkolwiek bałem się tych jego, tych takich sierpów. Wiadomo, no jakby mnie trafił czysto, to mnie nie ma, nie? Ale musiałem po prostu słuchać się trenera, a też chciałem tam inne rzeczy robić, ale nie, nie. Mówię, kurwa, robię to, co mi trener każe, na pewno wygram. No i tak się stało. Nie? Kto następny? Jesteś siurem, bo nie dajesz łapki w górę, nie? Tyle czasu już minęło, nie? A ty nadal jesteś siurem, nie? Wiesz co jest mordo, nie? Kto następny? Kto następny? Może Michał Cichy? Kolejny dziennikarzy, no bo Ludwiczek jest dziennikarzem, nie? Może być kurwa Michał Cichy, nie ma problemu. Gość 3 rundy przewalczył, też fajnie się bił, przegrał, bo no to przegrał. Pseudonim dla Cichego teraz, tak dla na szybko. Cichy już nie jest kurwa Cichy, tylko jest głośny, także łaaa! Ja cię kurwa, ja cię mogę zgasić, jak będziesz chciał. Proszę Państwa, miałem rację, Dubiel wygrał, nie? No to słuchajcie, gala się zakończyła, to chodźmy zobaczyć, czy nas nie ma w lodówce i jedziemy do domu, nie? No to na co będziemy czekać, tak? Ten energetyków nie pijesz, nie? Nie. No tylko batony fejmu je. No. Odezwał się. A sixpacka, przepraszam. Baton sixpacka. Tu nie ma rozpary, nie musisz tak mówić. Jaki brzuch masz. Jaki? A, twardy. Jest? A wypiłeś, Marcin. No widzę po oczkach. Ja? Zarywałeś. To jest sport. Słuchaj. To jest sport. Tu się... Wszedł mi kupon, zabieram cię na Karaiby. Mamy 768 zł. Yes. Za to? To możesz mnie wziąć na kabaty. Co to jest w ogóle? Myślałem, który? Że kabaty na punkty. To nie jest Prime MMA, to jest Hajlik, nie? Jakiś koleś. Nie, to jest szef Prime MMA. Nie wiem, się te gale mylą już, nie? Już sam nie wiem, nie? Czekaj. Więcej dał z siebie. No żałuję, no kurwa, brak doświadczenia. Zły jestem i rozczarowany. Bo ciężko trenowałem,
Ale wiecie, z każdą walką toczę o rundę więcej. Pierwsza walka jedna runda, druga walka dwie rundy, trzecia runda trzy rundy. To są freak fighty. Tutaj tak naprawdę wyniki są drugorzędne. Myślę, że mimo wszystko pokazałem dzisiaj charakter, bo drugiej rundy już walczyłem z wyłączoną nogą. Strasznie mi ją Marcin okopał i to było kluczem do zwycięstwa z jego strony. Nie? Paweł, ale zaskoczycie, tu są tylko trzy rundy. Słucham? Co potem? Co w następnej walce, jak to są tylko trzy rundy? No nie, no ja to kurwa celuję w pięć. mistrzowską tak jest, na fenie opas wagi ciężkiej. Czy Arek Tańcula wiedział o tej walce? Że Arek Tańcula wiedział o tej walce? A czemu? Mamy ten... Chodź, co nagramy? Wywiad? Skąd takie pytanie? Co? Kurwa, ja pierdolę, jaki kurwa prank, ja pierdolę, pierwsze pytanie, jakie usłyszałem. Pozdro, Arek. Co jest? Co jest? Ja mocno skisłem. Idźmy, bo to jest ciepło. Nie kręci się tu. Tutaj się nie kręci. W tym odcinku Polhajs TV niestety to już wszystko, a w następnym zobaczycie. Letnia ekspedycja właśnie przypuszcza atak szczytowy. Bez tlenu, ale ze statywem. Na trzeźwo, ale z alkoholem w plecaku. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni, wspaniali, tak jak ja się właśnie teraz wspaniale czuję. O. I z tej okazji pokażemy wam diabelski kamień. Aktualnie znajdujemy się we wsi Olszyna, która leży w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby. Bo właśnie tutaj, w tym przepięknym lesie, który widzicie za mną, znajduje się okazały głaz narzutowy. A tak się on prezentuje. Z petrograficznego punktu widzenia mamy tutaj do czynienia z czerwonym granitem. Obwód kamienia wynosi niecałe 5 metrów, a wysokość 180 cm. Eratyk został objęty ochroną pomnikową w 1957 roku. Jego nazwa to diabelski kamień, która pochodzi od legendy, według której okoliczny ksiądz założył się z diabłem o duszę. Zakład polegał na tym, że ksiądz miał poprowadzić mszę szybciej, niż diabeł byłby w stanie przetransportować kamień z Góry Świętej Anny na Jasną Górę w Częstochowie. Ksiądz był jednak spryciarzem i oszukał diabła, drastycznie skracając mszę. Diabeł wściekł się i porzucił kamień w tym lesie. Prawda jest jednak zupełnie inna. Diabelski kamień dotarł do naszego kraju podczas zlodowacenia środkowo-polskiego mniej więcej 200 tysięcy lat temu. A tutaj, w Olszynie, znajduje się zaledwie od 112 lat. Tutaj, na tym piaszczystym pagórku, od XVII wieku istniała ewangelicka murowana krypta, w której chowano kolejnych właścicieli Olszyny. Zaś teren wokół krypty wykorzystywany był do połowy XVIII wieku do pochówku mieszkańców wioski. Nad główną kryptą znajdowała się kaplica, która niestety ze względu na zły stan techniczny musiała być rozebrana w 1873 roku, a pozyskany z tej rozbiórki budulec wykorzystano do rozbudowy Olszyny. Teren po rozebranej kaplicy powoli zaczął zarastać, zaś wokół krypty zaczęły krążyć legendy o rzekomym skarbie, który się w niej znajduje. Opowieści dziwnej treści zaczęły przyciągać w te okolice rabusiów, którzy plądrowali krypty grobowe. By ukrócić ten niegodziwy proceder, zimą 1910 roku właściciel tych ziem, książę Karol Gottfried Hohenlohe, polecił skonstruowanie ogromnych sań, które miały być pociągnięte przez 6 par koni, by przetransportować ten ogromny głaz tutaj i zakryć nim wejście do krypty. Niestety, nagła odwilż sprawiła, że transport stał się niemożliwy. Przetransportowano go zaledwie do pobliskiej Hadry. Dopiero następnej zimy, w 1911 roku, udało się go przywlec tutaj, gdzie leży do dnia dzisiejszego.
ty jesteś siurem, bo nie dałeś łapki w górę.